Grzegorz Braun, kandydat numer jeden na prezydenta Polski. Wiara, rodzina, własność. Trzy największe wartości. Wiara nie byle jaka, katolicka, rzymska najlepiej. Rodzina polska, normalna rodzina, nie bójmy się tego słowa. I własność, własność polska. Polska ziemia i polskie pieniądze w polskiej kieszeni. To są trzy sfery, w których państwo, to aktualne państwo warszawskie, którego nie nazywam polskim, nie tylko nie pełni roli stróża, zabezpieczyciela tych wartości, ale działa jako rozbójnik, jako napastnik. Państwo polskie kpi z wiary, atakuje pośrednio lub też podstępnie na różne sposoby. Atakuje wiarę, atakuje rodzinę, władza rodzicielska jest na różne sposoby kwestionowana. Władza warszawska dąży do zawieszenia władzy rodzicielskiej na różnych odcinkach. No i własność, to jak się z własnością Polaków obchodzi rząd warszawski, to bardzo jasno widać z jego stosunku do tych rabunków, które były dokonywane na naszym terytorium w dawniejszych epokach. Władza warszawska przecież wszystkie te akty rabunku podżyrowała pieczęcią z orłem w koronie, przypieczętowała dekrety PKWN. Jak się obchodzi dzisiaj władza warszawska z własnością, z pieniędzmi, z ziemią Polaków? Wystawia je na łup międzynarodowych lichwiarzy i grandziarzy, którzy do Polski, polskiej tradycji, obawiam się, żadnych sentymentów mieć nie będą. Trzeba przywrócić normalność, trzeba zadbać o to, żeby wiara, rodzina i własność były w polskim państwie bezpieczne.